jaki dzień dzisiaj, co się dzisiaj działo, kto z kim trenował, co robił, dlaczego było fajnie albo nie fajnie. Proszę, dzisiaj, zaczyna Marianek. Dzisiaj był wtorek i teraz zaczynasz. Ja już powiedziałem. Dzisiaj był wtorek. Drugi dzień treningowy tutaj na macie Killcliff. Zaczęliśmy go rano od sparingowych rundek. Fajne rundy, mocne. Co prawda 3-minutowe, ale skupiliśmy się na samej stójce, więc było bardzo dużo wymian. Sporo mocnych sparing partnerów, nawet w większości nie powymieniam, no ale to zawodnicy z Bellatora, UFC, PFL i innych mocnych organizacji. Na pewno troszeczkę przygasłem już w trakcie sparingu, bo jednak ten klimat daje kopa. Podobno w pierwszym tygodniu już będzie całkiem przyjemnie. No tu o tyle fajnie było właśnie, że były te rundy dynamiczniejsze. Było ich co prawda 10, ale przez to, że były tylko 3 minuty, to była bardziej intensywniejsza praca i myślę, że to dużo nam da. Chłopak, z którym wieczorem robiłem, mówił mi, że pomiędzy treningami wymiotował ze zmęczenia. Tak? Tak. Dzisiaj? Tak, także myślę, że nie jesteśmy w takiej złej formie, skoro zrobiliśmy wszystkie rundy i nic się nie stało. Jorgiem był trening z weteranem UFC, Nickiem Lentzem. Zawodnik, który przez większość swojej kariery bił się wadze lekkiej i chyba też na koniec w piórkowej. Wielka przyjemność trenowanie z nim. Fajny, luźny trening, techniczki, drille. Okazało się, że zejście mamy całkiem niezłe, ale jednak są tam małe takie niedociągnięcia, które na pewno on nam pomoże powyciągać. No ale właśnie to było ciekawe. Właśnie to było bardzo fajne. Tak. Te zejście do nóg i to jak właśnie zwrócił uwagę, że ja gubię nogi, robię takie małe kroczki, tak, a to było takim z jednym doskokiem. Dokładnie, bo my robiliśmy takie wbiegi po nogi, a to on robił mocny start. Tak, z jednej nogi. Taki, którego my nie potrafiliśmy na początku zrobić, potem już troszeczkę lepiej, no ale wiadomo, że uczymy się tego. Bo chwilę przerwy, bo jak to i tak nic nie jest. Poza treningami życie w Miami jest cudowne, no bo nie dość, że jest piękna pogoda, to bardzo ładny taki klimat dookoła, wszystko wizualnie ładnie wygląda, te palemki, ludzie są uśmiechnięci, zaczepiają cię, nie wiem, wszędzie, na ulicy, w sklepie, dużo takich małych smutoków, przyjemnie jest, na macie czujesz, że ci ludzie nie chcą z tobą tylko rywalizować, ale oni też chcą się z tobą zakolegować, bo oni wiedzą, że to jest mimo wszystko sport. I fajnie, bardzo miło. Nie powiem, że zdziwiłem się, że kilku takich topowych zawodników samych podeszło do nas, żeby zagadać. Nie? I podpytać się, co tam, skąd jesteście, jak tam, nie? I że fajnie się ruszamy, więc mega spoko. Nie? Fajny klimat właśnie, nie tylko na ulicach, w sklepach, ale właśnie także na sali. Wszyscy naprawdę bardzo są serdeczni. Z Różyc to można coś tak... A propos różnic, które są między Polską a tutaj, to gości mi powoli zostają. Myślę, że możemy wspomnieć troszeczkę a propos tego, co się dzieje na drogach. Kierunkowskaz to raczej jest tutaj chyba tylko dodatkiem w samochodzie. Trochę więcej pojeździłem, ale doświadczenie w prowadzeniu mamy podobne. Ale rzeczywiście, no widzę, że w ogóle nie używają kierunkowskazu. Tak, tylko jest jeszcze to, że ty jesteś z Warszawy i u was ogólnie jeździłek. Świrusy, nie? To, tak, to ja jestem tutaj zdziwiony, co się dzieje na drodze, jak oni się wymijają, latają. Tak, ale trzeba przyznać, że Warszawie więcej przeskakują z pasa na drugi pas. Cały czas szukają tylko, żeby się przebić, a tutaj raczej tak jeżdżą spokojniej, przynajmniej w takim znaczeniu tego słowa. No i olbrzymie samochody na drogach. I często, tak jak z Arturem mówiliśmy, często są tu marki, które w Warszawie, nawet w Warszawie nie są spotykane, bo dużo jest takich typowo amerykańskich samochodów. Mega luksusowe, no to Artur, jak się nazywała ta fura? Bugatti Veyron. Ale to powiedz to całym zdaniem, żebym nie musiał być okay. W tym filmie. No to nawet lepiej wygląda, jak się pytamy, wiesz, operatora. No, to jest bardziej naturalne, stary. Bardziej, że wszyscy wiedzą, kto jest operatorem. Tak, operatorem jest Artur O. Pseudonim Gumiś. Gumiś? Czemu? Nie, tak wymyśliłem. Okej. Dobra, koniec tego ujęcia, idziemy się kąpać. No, szofera, słuchajcie, niesamowitego. Tak jest. Najlepszy kierowca na Florydzie. Szybszy od cienia, twardszy od kamienia. Oto i on. Da, Dimitri. Jest już jedna ofiara jego jazdy, ale nie możemy o tym mówić, bo tak jak w pierwszym odcinku powiedzieliśmy, to pozostaje tajemnicą na zawsze. Ale on na
naprawdę ją zajmie. Nie będę się z tego tłumaczyć. Nie musisz się tłumaczyć, Sebastian. Bóg cię osądzi. Ale umówmy się, masz pieniądze, żeby mi zapłacić, czy cię podwodzić? Nie. Z tego co pamiętam, to w umowie jest napisane, że to ty mi płacisz, a nie ja tobie. Oho! Twarde negocjacje. Słuchajcie, robienie zakupów z Sebkiem to jest jakiś dramat, prawda? Już któryś raz jestem z nim w sklepie, opuszczam sobie po kawę, nie mogę go teraz znaleźć. I najśmieszniejsze jest to, że on chodzi godzinę, ogląda jakieś rzeczy, których nie ma w Polsce, słodycze, jakieś lody, jakieś takie rzeczy, ogląda, dotyka, zastanawia się. Później tak raczej tego nie kupuje. Sebek? Lubisz sobie oglądać rzeczy w sklepie, nie? U nas na przykład dostaniesz Jacka Danielsa Coca-Cola, a tutaj Jacka Danielsa mięso. Sebastian uczy i bawi. Pokaż co wziąłeś, pokaż. Pokebola. What's inside Pokebola? Fajne? Niektórych rzeczy nie wyrażasz. A teraz Sebastian, niczym inspektor Gadget, pokaże wam, jak robi się pranie w wersji amerykańskiej. Pralnia na monety. Powiedział, że ogarnie, śmiał się ze mnie, że ja nie ogarnę, no to proszę. Ciuszki treningowe. Mamy taki większy, zobaczcie. Przyjedziesz, tak? O, to się nie otwiera wcale. To jest taka mała dziurka. I trzeba wejść w tę dziurkę swoim ostrzem, żeby otworzyć. Dwie osoby, dwie kapsułki, no. To na pewno będzie dobry pomysł? Tak. Tu jesteś? Dawaj, treningowe to j***ą. Trzeba dwie. Dzisiaj mamy taki dzień techniczny, bo pada po prostu. Dlatego zajmujemy się zakupami i praniem, zamiast leżeniem i nic nie robieniem. A tutaj trzeba jeszcze ustalić na proponowanie normal. Nie wyglądasz na kogoś, kto się wpisuje w hasło normal. 5 i 6. I jeśli dobrze ogarnę, to jak zaraz zamkniemy, to chyba można wcisnąć start. Czy? No jednak na dół? Tak. Czemu? No bo żeby się nie rzeczy nie skurczyły. Jak to? Czekaj, myślę, że jest wszystko git. Ogarnę, ale ciekawe ile czasu będzie się brało, co? Sebastian, opowiedz co zrobiłeś? Ej stary, stałeś obok mnie i... Jesteś tak samobity jak ja. Nie no, weź to zatrzymaj stary, no. No jak? Sebek rzucił pranie z kapsułkami do suszarki. No i chyba się nie upierze. Ale najgorzej, że nie mamy chyba więcej monet. Trzeba Mariana zapytać, czy ma siano. Nie, no weź to zatrzymaj z tego. Podgrzane rzeczy treningowe. Tak, będę, że brudne po treningu. Specyficzny zapach. To nie jest najlepszy zapach, jaki znacie, naprawdę. No mimo tego, że wrzuciliśmy tam kapsułki, to dalej jednak nie pachnie za ładnie. Jakie głupki z nas. No tu z nas? Ja tak. Tylko nagrywam. Jesteś tu cały czas ze mną. No ale ja jestem reporterem. Ale dobrze, takie ciepłe ubranko, jak wrzuci metalicznie. No fajnie, tylko nie mamy za co wypaść, spoko. Dzięki, dobry. Artur się wymiksował z tego wszystkiego, co tu się dzieje. Mówi, że on tego prania ogarniać nie będzie. No i widzicie, zostało to wszystko na moich barkach. Z tego co widzę, to pranie już się skończyło. Więc pozostaje tym razem już wrócić do tej odpowiedniej maszyny. Okej, okay, jednak nie skończyła. Final spin. Down. Idealny timing. I teraz wrzucę jeszcze raz unieść i par. Ciężka to robota, jak kobiet nie ma przy nas. No maksa. A co tu się tworzy? Raczej nie za bardzo umiesz coś ugotować, a już na pewno nie umiesz prać. Więc musisz korzystać z moich usług. Mocno płatnych. Czy ty to serio powiedziałeś? No jasne. Naprawdę? No. Zobacz. Słuchaj,
teraz tak, chodź. Słuchaj, pokaż, nie, zobacz, co ja zrobiłem. Jest ryż, jest mięsko, wszystko przyprawione, zajebiste, zaraz będzie smażone, będzie ryż z indykiem, pyszna sprawa. W tym czasie Sebastian pokroił sobie cebulę. Cebula to bardzo dobre danie polskie. I zjesz samą cebulę. I nadaje się cała ta cebula, ją usmażę i zjem całą dzisiaj bez niczego. A propos tego mojego jedzenia, to jakoś tak świrujesz teraz. To co, nie jadłeś mojej tortilli? No ja no. I co, i niedobra była, nie? Bardzo dobra. Bardzo dobra, no ale nie potrafię nic ugotować, co nam. Ale jeszcze nas przycięło, widzisz? A. No, tu będziesz musiał wstawić u góry jakieś inne twarze. Najlepiej nas zamień. Tak nam nie gadał, że nie umiem gotować. Patrzcie teraz. Ale żeby nie było, Artur też sobie przygotował w tym czasie szamkę. 3 garnki. Także chyba trochę lepiej niż ja, bo ja tylko jeden. Ale zrobię z tego 2 posiłki, on ma 3, więc... A ja zrobię 3 z 3. W pewnym sensie wygrał. Gratulacje, Artur. Było. A ty jesteś pederasta. Wymieniłem sobie kierowca na trochę fajniejszego niż Sebek. Na pewno lepszego. Zdecydowanie. Także tutaj z Karoliną sobie śmigamy elegancko, ale jest też Sebek. Tak, obserwuję, uczę się. Siedzi z tyłu za Karen. Tak, i uczy się jeździć, jak prawdziwy mężczyzna, nie przejeżdżając. Czemu to pamiętam? Nie mówić, przepraszam. Tego ma nie być w blogu, halo? Jeszcze przejechał. Jezu, tak nam było przykro, naprawdę. No kurde, wyskoczyło mi w ostatnim momencie, nie zdążyłem wyhamować. Przed nami jedzie Marian z Eweliną. Sebastian, co będziesz robił? Ja teraz będę się taplał. W Feniksie. W Feniksie. Dla wtajemniczonych. Feniks wiadomo, a ci co nie wiedzą, to trudno. Ja nie wiem, co to jest Feniks. Feniks to, co Marian, to co Marian robił przez całą kolację. A, okej. Okay. No, także tak. Ej Boże, w ogóle nie, to może być długo, bo nie chciałam tego mówić przy Marianie, ale gdzieś przeczytałam komentarz. O Jezu, mnie to tak śmieszy. Nie, że lepszy od Solarium, że on wygląda tak, jakby go łama strzygła. Marianku, pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiamy. To wszystko... Pozdrawiamy wszystkie mamy. I umówimy cię to wszystko z sympatii. Podobno bardzo słabo kameruję. Jestem kiepskim narratorem, ale bardzo dobrze. Kiepski kierowca, to wszystko w jednej osobie. Dobrze, że przynajmniej się w miarę bije. To się okaże. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Kamera jest w naszym obozie pojazdu. Oficjalnie obraziłem się i odchodzę od reszty grupy. Ty, ja takie rzeczy tylko w filmach widziałem ze strzegu, co stoi pod knajpą. Myślisz, że powinienem tam podejść? Tak. Nie, ale możemy zapytać na przykład, czy zrobi sobie z nami zdjęcie. Nie będzie robiła zdjęcia. Ty jesteś sztywny? No jasne. Na pewno. Gdzie byłeś wczoraj o 22? Prawilnie. Co robiliście? Co psuliście? Woda. Weź coś opowiedz, co tam robiłeś. Byłem w wodzie. To żeś k***a opowiedział. Jestem mokry. Ale to nie dlatego, że byłem w wodzie. Padał na mnie deszcz. Złoty deszcz? Złoty deszcz, tak. Ale myślałam, że Artur tak na ciebie działa, że się robisz mokry. Oh, make you sweat. Przepraszam, ja mam takie głupie podobnie humoruj. Nie, bardzo dobrze. Mocno we mnie strzela dzisiaj, nie? Przepraszam, Boże. Sam się proszę o ten okay. Nie, bardzo dobrze, słuchaj. Co tam, Solar Boy? Do mnie to było? Do mnie to było, k***a? O kurde, pięknie, zajebiście. To jest zawsze. Uwaga, jestem tutaj już drugi tydzień, a jestem teraz z wami pierwszy raz na plaży. Dziękuję za to. Co? Nie zbijemy brawo, brawo Karolinie. Nie chcę się, bo nie zamoczyłaś. Ja nie mówię, bo... Zawsze możecie ją wrzucić, chyba że się boicie. Nie. No, nie miłem to było. I od razu było
Ja się panicznie boję młodych.